Haha, dzień dobry moje drogie wagi i zapraszam Was serdecznie do rozkładu na listopad. W tym miesiącu jesteście jako ostatnie, ale trzymam mocno kciuki, żeby to czytanie było po prostu piękne. Zaczynamy od wyjęcia trzech kart na każdy z aspektów naszego życia, tak to nazwijmy, umysł, intelekt, uczucia, emocje oraz działania. Natomiast uczucia, emocje tutaj jakby w ujęciu bardzo ogólnym, jeśli chodzi o sprawy miłości, sensu stricte, to o tym będzie traktował film dodatkowy, czytanie rozszerzone. I cóż mogę powiedzieć, zaczynamy. Okej. Uczucia? Nie. Intelekt, myśli. Otwarte serce. Uczucia. Nieskończony potencjał. Też szóstka. A działania? Nieskończona prawda. Ale macie piękne karty, słuchajcie. Jeśli chodzi o kwestie tutaj, czyli intelekt, umysł, to jest przesłanie dla Was. W wolnym tłumaczeniu otwarte serce, karta numer 6 w zasadzie, nawiązująca do lojalności, do połączenia, do zjednoczenia. A no myślimy o miłości, ale miłość jest jak powietrze, powinna płynąć, prawda? Powinna być prosta, jak słońce, jak to się mawia. Nie ignorujcie też naturalnej, prawdziwej natury miłości, bo o tym możecie rozmyślać, może to jakby czujecie w sobie ogromną miłość do kogoś, albo do jakiejś pasji swojej, do hobby, natomiast z jakiegoś powodu próbujecie to ignorować. Największą przyczyną ludzkich trosk z poziomu serca jest właśnie ignorowanie miłości, więc wypełniajcie swoje serce miłością i sięgajcie gwiazd. Tyle mogę Wam powiedzieć i tego mogę Wam życzyć, ale zaraz sprawdzimy na poziomie intelektu, co wskażą karty. Które są przetasowane, więc zupełnie nie wiem, czemu to robię. Natomiast przetasowałam je jeszcze troszkę. Okej. Pięć kielichów. 10 kielichów, no dobrze, dobrze, bo to 5 kielichów to jest taki, powiedzmy sobie, mam nadzieję, że z tego wychodzicie dokładnie. No, to jakby ciężko tu spojrzeć na pozytyw tej karty, oprócz tego, że to my sami musimy gdzieś tam zrozumieć pewne mechanizmy i były jakieś trudności w relacjach, w związku, wy sami może mieliście jakieś trudności. I teraz rozmyślacie o tym, co już było i nie wróci. Nie ma sensu. Zawsze jest coś koło nas, na co fajnie jest przekierować naszą uwagę, przekierować naszą aktywność. Wy macie wokół siebie przyjaciół, ludzi, którzy są naprawdę w Waszym życiu. Są realnym wsparciem, realnym oparciem. To na nich warto się koncentrować, na takich relacjach warto się koncentrować, tak? Z ludźmi, którzy są obecni w naszym życiu na serio i cieszyć się tym. A rycerz buław to jest jakby chęć podjęcia działań. Uwaga tutaj, ponieważ wszystko to jest taka energia, w której wszystko ma być po naszej myśli. Będziemy ignorować niemal każdą przeszkodę i to ma swoje ciemne i jasne strony, więc jakby, no właśnie. Coś może być ukryte, albo coś może być trudne do zrealizowania, albo trzeba będzie się dłużej nad czymś zastanowić, zanim ruszycie do akcji, po prostu. Powiedziałam, nowy początek. Coś trzeba będzie przeanalizować bardziej dokładnie. Pogodzić się z jakąś prawdą, która może być bolesna przy okazji tego, że chcecie zainicjować coś nowego. Bo tutaj jest spontaniczność, przygoda, miłość, wiara, duży optymizm, patrzenie w przyszłość z optymizmem. Ale żeby przejść jakby tę drogę, być może... okaże się być to trudniejsze niż Wam się wydaje, albo trudniejsze do połapania niż Wam się wydaje, tak? Może będą takie zagwozdki, takie zakręty, gdzie po prostu ciężko będzie znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ok? Może trzeba będzie się zderzyć z jakąś prawdą, chcąc skoczyć w ten nowy początek. I ta prawda może być bolesna. Eremita.
szukajcie prawdy w sobie. Część was może mieć konkurencję wokół siebie, część z was może być wokół waszego partnera, może być jakaś konkurencja, w sensie konkurenci. Część was generalnie rzecz biorąc jest po prostu wewnętrznie skłócona, bo to jest zmiana tutaj i tutaj też widzę dużą potrzebę zmiany. Uważam, że to jest zmiana, która wymaga zmiany postrzegania znaczy postrzegania trochę tego, co nas otacza. Żeby wyjść z jakiejś ciemnicy, z jakichś takich trudnych myśli, negatywnych myśli, przesterować się na to, że naprawdę życie potrafi być fajne. Jakich zmian dokonać? Co powinienem zrobić? W jakim aspekcie? Tak, żeby poprawić jakość swoich myśli po prostu. Myśli generują energię, tak? Oczywiście to nie jest tak, że wiecie, codziennie rano mamy wstawać super zadowoleni z życia i ja tego wszystkim życzę, ale to jest niemożliwe. Każdy ma prawo do złego dnia, już to mówiłam wielokrotnie, do słabszej formy. Nam się może nie chcieć, nie mieć ochoty, nie możemy nie mieć ochoty na wiele rzeczy, to jest naturalne. Ale chodzi o to, żebyśmy nie wpadali w jakiś taki, powiedzmy sobie, ciemnogród w tym znaczeniu, że ciemność wokół nas i nie widzimy żadnych pozytywów w naszym życiu, tylko wszystko jest negatywne, ok? Więc z tego trzeba wyjść, starać się patrzeć, nie wiem co rozpamiętujecie, ok? Coś rozpamiętujecie, coś nie wyszło, coś się skończyło, coś już nie wróci. Natomiast szklanka jest do połowy pełna, ponieważ wokół siebie macie mnóstwo fajnych aspektów do zagospodarowania na poziomie przyjaciół, rodziny, romantycznych, ok? Macie szansę na relacje z kimś. Jak sobie przemyślicie sprawę i może wcześniej wam się wydawało, że to jest niemożliwe, ale po przemyśleniu możecie zdać sobie sprawę, że tak, z tą osobą mogę coś budować. Natomiast to jest trudne z jakichś powodów, tam są ograniczenia z jakichś powodów, nie wszystko będzie po waszej myśli i to będzie rozczarowujące i nad tym trzeba będzie się zastanowić i to jest energia karty Eremita. Czyli krótko mówiąc, medytujemy, poszukujemy odpowiedzi. Czasami czy potrzebujemy się oddalić z tego pierwszego nurtu zdarzeń, żeby właśnie wejrzeć w siebie troszkę i zastanowić się nad pewnymi aspektami naszego życia, tak? Poszukać tej prawdy w sobie, co jest dla mnie ważne w tym momencie, co mogę odpuścić, dlaczego dana sytuacja jest trudna, dlaczego dana sytuacja sprawia mi przykrość. Jak mamy gotowe odpowiedzi, to wracamy do społeczeństwa, jak to się mawia. Co było później? Jeszcze rzucę okiem. Czyli była w zwycięstwo. No. Czyli nastąpi jakaś zmiana percepcji. Może wasze serce było w poprzednim okresie zamknięte z jakiegoś powodu. Może za bardzo trzymaliście się, wiecie, balansowaliście, czyli zachowywaliście tą logikę w sobie. Nie mogę kierować się emocjami, nie mogę kierować się sercem, bo są takie i takie ograniczenia. A tu nadchodzi taki moment, kiedy ta chęć jakby skorzystania z tej nowej możliwości przynosi wam tyle wiary, tyle optymizmu, tyle jakby takiej dobrej, świeżej energii, że trzeba się po prostu tylko zastanowić, jak z tego skorzystać i to się udaje. Tutaj sześć buław mówi o zwycięstwie, o tym, że jesteście w stanie jakby osiągnąć to cudowne zdarzenie. To cudowne wydarzenie może stać się faktem, ok? Słuchajcie. Uczucia, emocje. Na poziomie tutaj mamy, na tym poziomie mamy kartę w wolnym tłumaczeniu Nieskończona prawda. No więc i tu znowu, słuchajcie, bo to jest tak. Jeśli możemy... czasem coś się musi zakończyć, żeby zrobić miejsce na nowe i to jest może taki fakt, który będziecie jakby absolutnie... co do którego będziecie się upewniać w listopadzie, ok? I to może być trudne właśnie, bo to zakończenie tego starego etapu może być wyzwaniem, ok? I też może ranić, może nie tylko was, ale jeszcze kogoś obok na przykład. Natomiast tutaj ta nieograniczona prawda to jest, jeśli możemy sobie coś wyobrazić, to możemy to stworzyć. Jeśli możemy o czymś marzyć, możemy się tym stać. Natomiast samo wyobrażanie bez działania jest po prostu marzeniem. Ale działanie bez wizji może być koszmarem nocnym, więc trzeba sobie zdać sprawę i tutaj to się dzieje moim zdaniem na poziomie intelektu, że pewne sprawy mogą być trudniejsze, realizacja Twojego planu, moja droga wago, może być trudniejsza niż Ci się wstępnie wydawało. A zobaczymy, co powiedzą karty.
Ale prawda jest jakaś oczywista i ty znasz prawdę, ok? Chodzi o to, że prawda jest taka, a nie inna i może ciężko już dłużej ukrywać, udawać, dostosowywać się. Paść kielichów, 10 kielichów znowu. Królowa kielichów. Rycerz monet, rycerz kielichów. Wasza własna energia. No słuchajcie, no jakby... Jeśli są jakieś ograniczenia, które powodowały, że nie mogliście znaleźć rozwiązania, że czuliście się uwięzieni w danej sytuacji, no to ten paść kielichów na początku mówi o, jakby o tej wielkiej kreatywności, która powoduje, że widzimy rozwiązania. I to nas prowadzi do wielkiej emocjonalnej jakby satysfakcji, bo jest 10 kielichów. Macie wokół siebie dużo miłości, albo czujecie do kogoś miłość, ale to była jakaś taka, powiedzmy sobie, historia, może to być, gdzie jest to niewskazane, z uwagi na jakieś zewnętrzne, nie wiem, ograniczenia i krótko mówiąc próbowaliście to w sobie tłamsić. Natomiast prawda jest taka, jaka jest, trzeba jej stawić czoła, tak? Dealuję z tym w tym miesiącu, biorę to na klatę i jest albo w lewo, albo w prawo, dokonuję jakichś zmian. Tak tutaj trochę czuję, biorę za to odpowiedzialność. Część z Was dojdzie do wniosku, że chce wziąć odpowiedzialność za miłość jakąś. Jeśli to jest miłość w relacji, w której jesteście, no to pięknie, bo tu mamy 10 kielichów i ona mówi o tym, że wszystko dobrze się kończy. Czyli jakby jest ewidentnie potencjał w tej relacji do tego, żeby budować razem wspólną przyszłość. Możecie mieć, moje drogie wagi, w swoim otoczeniu adoratora. Po prostu. I to są też świeże początki, rzekłabym. W ogóle bardzo emocjonalne czytanie, bardzo dużo emocji. Zobaczcie, na 6 kart mamy 4 karty kielichowe, mamy Waszą energię i mamy tutaj rycerza monet, który mówi, żeby z jakiegoś powodu wyczekiwać odpowiedniego momentu, zanim komuś coś zaproponujecie, zanim zechcecie jakby no, zacieśnić ten związek, zanim zechcecie coś jakby wprowadzić jakieś ważne dla Was zmiany, jeśli chodzi o Wasze życie uczuciowe. Tak bym powiedziała. Ten rycerz monet jest bowiem ostrożny. To jest energia osoby, która jest bardzo cierpliwa. Jest bardzo wytrzymała. Ona czeka na idealny moment. I nadchodzi idealny moment, gdzie Wy czujecie, może już poukładaliście sobie wszystko, że jesteście gotowi brać za coś większą odpowiedzialność. Część z Was będzie gotowa założyć jakieś... Znaczy jakieś sprawy takie, powiedzmy sobie, urzędowo sądowe. Muszę zobaczyć następną kartę. Rycerz buław. Okej, okay. No to część z Was będzie tutaj gotowa do tego, żeby ruszyć w kierunku tego, w co wierzycie i za co chcecie brać odpowiedzialność, jeśli chodzi o Wasze życie uczuciowe, emocjonalne. Po prostu. Bardzo to zawiłe, ale ja to rozumiem. W sensie rozumiem te karty. Macie koło siebie miłość. Osobę albo osobę, która jakby jest dla Was wsparciem. Potrafi też Wam doradzić. Miłość też moim zdaniem macie. Nie wiem, czy to w związku. Tu się pojawiło 10 kielichów. Więc no, to też może tak być, że Wy wychodzicie z jakiejś trudnej relacji, później się stabilizujecie na przyjaciołach, na rodzinie, ale jednak dochodzicie do wniosku, że to nie jest to nadal. I to jest ta oczywista prawda, która gdzieś tam dochodzi do głosu, tak? Prawda jest taka, że nie, z jakichś powodów źle się czuję w relacji, w której jestem. I pod koniec miesiąca tu jest aktywne działanie, już podejmuję kroki do tego, żeby coś z tym zrobić, bo jestem gotowy wziąć za to odpowiedzialność, wziąć odpowiedzialność za tę zmianę. Jeśli chodzi, słuchajcie, o kwestie działań, to mamy tutaj w wolnym tłumaczeniu kartę, która mówi nieskończona prawda. Nie starajmy się zrozumieć wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Jakby to powiedzieć? Trzeba angażować umysł, serce, duszę, mieć odwagę, żeby, powiedzmy sobie, iść za tą wewnętrzną mądrością, iść za tą oczywistą prawdą, iść tam, gdzie prowadzi serce. Pomimo tego, że sytuacja może być niekomfortowa, nie wszystkim może się spodobać, może być trudna, niepopularna. To jest tak, ale tu jest prawda. Prawda, która jest kierowana wielkim potencjałem, bo otwieramy serce albo jakby nie możemy dłużej czegoś udawać. Nie jesteśmy zainteresowani graniem jakiejś roli. Tak jeszcze słyszę. Nie wiem, Boże, dla kogo to czytanie, słuchajcie. Dobra, jedziemy.
Okej, okay, działania. Gwiazda, nie, księżyc, przepraszam. Czyli wy ukrywacie swoje uczucia, ale ktoś też może ukrywać swoje uczucia w stosunku do was. Cesarz. Dlaczego? Dlatego, że to może być niepopularna relacja, tak to nazwę, która mogłaby, której rozwój mógłby nieść za sobą szereg trudnych decyzji. I do tej pory może było łatwiej to po prostu omijać, ten temat trudny, okej. Okay. Natomiast tutaj jakby te dwie karty razem, no to tak trochę na przynajmniej dwa scenariusze. No część z was nadal będzie nie widziała, będzie trudno wam zobaczyć gdzieś tam jasność w tym wszystkim. Coś jest niejasne. Część z was ukrywa sobie to uczucie w sobie. Bo są zasady, bo jest struktura, bo jestem logiczny, bo jestem przywiązany do jakby takich, a nie innych okoliczności. Okej. Okay. Część z was, powiem jeszcze, jeśli jesteście w stałych relacjach, to to działanie tu będzie się tak przekładać, że będziecie mieli takie bardzo chwiejne nastroje, jeśli chodzi o wy, wasz stały, kontra wasz stały partner. I tutaj dążenie do tej równowagi emocjonalnej jest bardzo ważne. Dwie buławy. No, wybór. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Sześć buław. Rycerz kielichów. I na spodzie trzy buławy. No więc, moje drogie wagi. Tutaj na końcu znowu jest miłość i to jest świeża miłość, więc ja nie sądzę, że... No dobrze, no nie chcę też przekreślać. No, może zdarzyć się coś takiego, słuchajcie, jeśli jesteście w długoterminowych związkach, że z końcem miesiąca po prostu nastąpi mega ożywienie w tej relacji. Mega. I tutaj będzie romantyzm, będą randki, będzie spotykanie się. Jakby no czujemy się tak, jakbyśmy się znali, powiedzmy sobie, 2 miesiące, a nie 20 lat. Okej? Okay? I tego życzę absolutnie. Natomiast ja uważam, że główny przekaz tego czytania jest taki, że być może jakaś sytuacja była dla was na tyle trudna, że nielogiczna, a i serce podpowiadało wam konkretnie jakieś rozwiązanie, natomiast umysł, logika brała górę i trochę w sobie to zamykaliście się na to, co podpowiadało wam serducho. I listopad jest takim miesiącem, gdzie już dłużej część z was nie jest w stanie, a gdzieś tam udawać. Nie wiem, dlaczego to słowo udawać mi tutaj tak jakby... Nie mówię, że robicie coś źle, ale chodzi mi o to, że po prostu czasami tłamsząc w nas jakieś uczucie, tłamsząc w nas jakąś emocję, w ogóle wyrzucamy ją, jakby zabijamy ją w sobie, wyrzucamy ją z myśli, myśląc, że to nam przejdzie, tak? Ale to nie przechodzi. I tutaj... jakby jest ewidentnie taka potrzeba w pewnym momencie zdecydowania, dokonania, podjęcia decyzji, w którą stronę. Znaczy powiem tak, niezależnie od tego, co zdecydujecie, tu jest nowy początek, tu jest miłość, tu jest decyzja, tu jest zwycięstwo, tu jest miłość. A tu jest karta brama, która mówi o tym, że my idziemy w nową drogę, bo jakby dosyć, tak? To jest karta brama. Oczekujemy, że jakby to, co może komuś zakomunikujecie, plan, który może komuś przedstawicie, że on zostanie przyjęty ciepło, tak to nazwę, i wróci do was to, co najlepsze. A jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo nie na miłości świat się tylko opiera, to jeszcze chciałam powiedzieć, że macie jakieś fajne, dobre wiadomości przy pracy i zwróćcie na to uwagę. Część z was może mieć takie poczucie w ogóle, że podjęło dobre decyzje w ostatnim czasie i będziecie z siebie dumni, bo okaże się, że naprawdę w punkt jakby nie zawiodły was intelekt, przeczucia i te wszystkie inne historie. Tutaj, jeśli zawodowo odnosicie jakiś sukces, to i to jest cudowne osiągnięcie niewątpliwie, natomiast jeśli nie przypisujcie sobie sami całej, jakby to powiedzieć, no całej zasługi, tak bym powiedziała. Warto pomyśleć o ludziach, którzy nas wspierali, tak? Bo wtedy jak będziemy świętować wspólnie z nimi, no to ten sukces będzie jeszcze słodszy, więc zwróćcie na to uwagę. Rycerz Kielichów jako koniec tego rozkładu to jest po raz kolejny dla mnie informacja o romantyku, który kieruje się sercem.
używa swojego czaru, aby przyciągnąć do siebie to, czego pragnie, osobę, której pragnie, promienieje krokiem, a serce go prowadzi. No i tyle, moje drogie wagi. Także tego intelektu tu jest mniej, bardziej jest to bardzo uczuciowe i emocjonalne. Moim zdaniem jest tutaj duża potrzeba wyważenia, okay? I odpowiedzialności. Wyważenia między intelektem a emocjami i brania odpowiedzialności za swoje emocje. Czyli brania odpowiedzialności za to, co my czujemy i co z tego wynika, tak? Dodatkowo jeszcze zrozumienie, moim zdaniem, w znacznym stopniu, że tylko prawdziwa miłość przynosi szczęście, a udawanie jakby nie do końca będzie Was satysfakcjonować. Więc jeśli jesteście w stałych relacjach i były trudności, to też należy się zastanowić, w jaki sposób nad tą relacją pracować. Może trzeba sobie porozmawiać od serca między sobą, żeby coś naprawić, prawda? Nie udawać, że się nic nie dzieje i nie siedzieć cichutko w momencie, kiedy aż w nas buzuje. No słuchajcie, piękne czytanie, moje drogie wagi. Trzymam za Was kciuki bardzo mocno, pozdrawiam, ściskam, a osoby zainteresowane zapraszam dalej do czytania rozszerzonego.